Rozwiąż równanie. Minus 6x kwadrat plus 13x plus 5 równa się 0. Do rozwiązania mamy równanie kwadratowe. Zaczynamy od tego, aby sprawdzić, czy wszystkie wyrażenia znajdują się po jednej stronie równania, tak aby po drugiej stronie było tylko 0. I sprawdzamy, czy są one ułożone w kolejności od najwyższej potęgi do najniższej. Mamy na pierwszym miejscu x do potęgi drugiej, na drugim x do potęgi pierwszej. I tu mamy wyraz wolny, czyli mamy prawidłowo zapisane równanie kwadratowe. Zaczynamy od obliczenia wyróżnika trójmianu kwadratowego, czyli tak zwanej delty. Delta ma wzór b kwadrat minus 4ac. Wypiszmy więc współczynniki a, b i c. Współczynnik a to liczba, przez którą jest pomnożony x kwadrat. Czyli tu mamy nasze a, ono wynosi minus 6. Współczynnik b to liczba, przez którą pomnożony jest x. Czyli u nas przed x stoi 13 ze znakiem plus. A współczynnik c to wyraz wolny, czyli ten wyraz, który nie jest związany ani z x kwadratem, ani z x. W naszym wypadku jest to plus 5. Obliczmy więc naszą deltę. Delta równa się b kwadrat, czyli u nas 13 do kwadratu, minus 4 razy a. Nasze a wynosi minus 6. I razy c, nasze c wynosi 5. trzynaście do kwadratu to jest 169. Teraz ustalmy znak. Mamy minus, razy minus daje nam plus i razy plus daje nam plus. 4 razy 5 jest 20, razy 6 jest 120. Czyli delta wynosi 289. Dostaliśmy deltę dodatnią, czyli większą od zera. Jeżeli delta jest dodatnia, równanie kwadratowe ma dwa rozwiązania. Są one postaci. Pierwsze rozwiązanie jest w postaci minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Natomiast drugie rozwiązanie jest w postaci minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. W obu wzorach potrzebny nam jest pierwiastek z delty, czyli policzmy go. Pierwiastek z delty to u nas jest pierwiastek z 289, co nam daje 17. Możemy obliczyć nasz x1. We wzorze mamy minus b. Nasze b wynosiło 13, czyli minus b to będzie minus 13. Minus pierwiastek z delty, czyli minus 17. Przez 2 razy a, czyli 2 razy nasze a wynosiło minus 6. Dostajemy minus 30 przez minus 12. Minusy oczywiście się skracają. Możemy skrócić jeszcze ułamek przez 6, czyli w liczniku mamy 5, a w mianowniku zostaje 2. Obliczymy jeszcze drugi pierwiastek, czyli x2. Korzystamy z drugiego wzoru. Mamy minus b, czyli u nas minus 13, plus pierwiastek z delty, czyli u nas plus 17, przez 2 razy a, czyli 2 razy minus 6. W liczniku zostaje nam 4, w mianowniku mamy minus 12, po skróceniu w liczniku dostaje 1, a w mianowniku 3. Rozwiązanie naszego równania możemy jeszcze zapisać w postaci x należy do zbioru składającego się z minus 1 trzeciej i z 5 drugich możemy wyciągnąć całość, czyli 2 i 1 druga.